Jako główni dzisiaj Tomasz Radzik i Sebastian Kłaczyński. Na liniach Maciej Byczkowski, Grzegorz. Na naszych ekranach Grzegorz Klich mierzą się w tym wznowieniu. Syrena zabrzmiała i gramy. Krążek dla Zagłębia. Tutaj Syrojeszkina, jeszcze Krakowia. Mocny strzał spod niebieskie, ale pisami rywala. Erik Niemiec na niebieską. Miller i gdzie krążek? Broni Czernik i gwizdek sędziera. Komarch Krakowi, ale my patrzymy na ten atak drużyny Sosnowca, ależ okazja Dubini. Nie udało się tam poszukać któregoś z rogów Niemcowi i teraz znów broni Michał. To dość mocno Krakowi, która nie musi wracać do własnej tercji, troszkę za daleko. Ciągle bez konkretów tej akcji Krakowi, może teraz gol! Erik Niemiec! Zahipnotyzowali sosnowiecką defensywę gracze Komarch Krakowi. Damian Kapica tutaj w głównej roli. On przetrzymywał ten krążek bardzo długo. Tak jechał w jedną, w drugą stronę. Markował podanie. Markiej bardzo mocno tutaj Dudasz odbił od bandy. I gdzie krążek? Nie ma bramki. O. Dwa razy strzał markował, oddał Bychawskiemu. Teraz Lundwald broni Zabolotny. Lundwald, jeszcze minuta tej podwójnej przewagi, szybko wracamy pod bramkę Zabolotnego i broni, które możemy uznać za dopuszczalne. No i gramy w drugiej tercji, wznowienie dla Krakowi. Ciągle przy krążku Woroszyło, strzał, teraz będzie okazja do poprawki, oj nie zdołał. Ismagiłow raz jeszcze gol, 2-0 Krakowia, dziś świetnie rozgrywa te przewagi. No i po trafieniu Dmitriego Ismagiłowa mamy 2-0. Spójrzmy raz jeszcze. Spokojnie dość zabierali się krakowianie za rozegranie tej akcji, ale widzimy, że no tutaj najprostszym z możliwych sposobów rozmontowali sosnowiecką. Teraz Wasiliew, patrzymy na ten atak Rosjanina, ależ efektownie to wygląda i gdzie krążek Zabolotny ma go w rękawicy. No ale wielkie brawa tutaj dla Wasiliewa, naprawdę efektowny ten zwód, patrzmy. Oj, ja to nie wiem, czy potrafiłbym taki zwód wykonać w grze komputerowej, a Rosjanin, jak widzimy, bez problemu. Gocki, teraz trójką, już czwórką goście, zobaczmy, ależ to ładnie zrobili, że Szutko jeszcze nie koniec tej akcji zamiesza. Pokonany dwukrotnie. Nie miał tam zbyt wielu szans, a teraz Zabolotny mnóstwo pracy. No, po prostu przewadza, myślę, że nie patrzą tak na to sosnowiczanie, bo oni dwukrotnie grali w osłabieniu i dwukrotnie nie udało im się obronić przed naporami pasów. I możemy zrobić z tego już trzykrotność. Gula, potężne uderzenie, nie widział tego krążka chyba Czernik, zaraz to w powtórce z pewnością zobaczymy, zobaczmy. Jest podanie wzdłuż, w poprzek, przepraszam, tercji. No i faktycznie tam Bychawski zasłaniał Czerniko Krakowia. Kapica jest przed bramką. Miszczenko, zagranie do niego. Nie ma bramki, jeszcze okazja. Boczna siatka. Sosnowiec już za momencik się rozpocznie. Krążek w grze. No i czeka tej przewagi. I Krakowia z krążkiem pod bramką broni. Tutaj nie mógł Dubin uderzać i odpowiedź Krakowi. Czamango i świetnie. Ostatecznie odzyskać, tak się nie dzieje, ale teraz zobaczmy, Kapica tam ofiarnie, Niemiec podawał, przerzuca krążek nad poprzeczką Damian Bernackiego. W ostatniej chwili po prostu zabrakło troszkę równowagi, a teraz Popitisz sam na sam i 4-0. Jewgeni Popitisz. Raz jeszcze spójrzmy, jak do tego doszło, że Rosjanin znalazł się w sytuacji sam na sam z Michałem Czernikiem. No tam nieporozumienie w szeregach sosnowieckiej defensywy. Jeden z obrońców, ale też nie ma żadnego zagrożenia. A teraz zobaczmy, jakie świetne podanie. Bodro 5-0. Wyczekał tutaj całkowicie Michała Czernika. No i ja się mówiłem o sile spokoju w przypadku innych zawodników w poprzednich akcjach, no to tutaj do potęgi Entej tę siłę spokoju możemy zauważyć w poczynaniach. Bodrowa. 5 minut musi upłynąć na zegarze. Teraz doskonale Bychawski. Strzał bardzo mocny, Zabolotny.
przez Alesza Jeszka i teraz gol, zobaczmy, nie uwaga krakowskiej defensywy, chyba zlekceważony tutaj lekko Rzeszutko i z najbliższej odległości gracz z numerem 13 pakuje krążek do bramki. No też trudno powiedzieć zlekceważony, przypomnijmy, Krakowia grała trzech graczy. Na Hunko. Drugie podanie od Czernika. Na Hunko. Oj, przepuścił zabolotny gol. Dominik Na Hunko dobija swoje własne uderzenie i mamy asystę Michała Czernika. Zobaczmy raz jeszcze. Długie podanie od bramkarza Zagłębia. Tutaj sam przeciwko trzem rywalom Na Hunko. Strzał wydawałoby się prosty do obrony, ale jednak gdzieś tam guma przesmyknęła. Szutko. Pychawski potężnie, oj teraz szczęście przy zabolotnym, bo Kania, ale właśnie na razie jeszcze 90 sekund gry przed nami, poprzeczka albo słupek. Bramer Krakowi dobrze się zachował, teraz Blanik atakowany, okazja, ależ potężne uderzenie, czymś 5-2 z Zagłębiem Sosnowiec. Zwycięstwo zasłużone, Krakowia trzeci raz z rzędu wygrywa spotkanie na własnym lodowisku. Serdecznie dziękuję Państwu za obecność z nami podczas tej transmisji. Mecz komentował Robert Pęczalski.